14 września bieżącego roku w agroturystyce na Bani, znajdującej się w miejscowości Kraski Ślesice, odbyło się podsumowanie inicjatywy Razem ku Niepodległości. Był to projekt mieszkańców gminy Krasne, który został zrealizowany z okazji rocznicy stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Przypomnijmy, że pomysłodawcą projektu był wójt gminy Krasne Michał Szczepański wraz z małżonką. W jego realizację zaangażowanych było około 100 osób, w tym OSP Wężewo oraz mieszkańcy gminy Krasne. Piątkowe spotkanie było doskonałym czasem na podsumowanie oraz podziękowanie za wytrwałość wszystkim tym, którzy brali udział w projekcie. Uczestnicy projektu Razem ku Niepodległości nie mieli łatwego zadania. Wspólnymi siłami udało im się przepłynąć kajakami aż 1000 kilometrów. Spływ uczestnicy wspominają z ogromnym entuzjazmem. Wspaniały projekt, wspaniała idea, wspaniały sposób uczczenia stulecia odzyskania niepodległości. Dla mnie osobiście super przygoda, prawdziwy survival, zmierzenie się ze swoimi słabościami, z przyrodą. Płynęło nam się bardzo dobrze, mieliśmy bardzo fajną ekipę, bardzo zgrani ludzie. Wszyscy sobie pomagaliśmy, także naprawdę było wspaniale. Czy zdarzały się jakieś przygody na trasie? Akurat u nas pogoda była bardzo ładna, nie było takich jakichś szczególnych przygód, ale naprawdę była bardzo miła atmosfera. Z czystą przyjemnością teraz to mogę powiedzieć, ale znając autopsję to wszystko, to myślę, że jakby ktoś inny to zorganizował, z chęcią by popłynął. Po przemówieniach, podziękowaniach oraz wręczeniu pamiątkowych dyplomów nadszedł czas na film podsumowujący trud, wysiłek, ale też pozytywne myślenie i humor, który towarzyszy uczestnikom spływu kajakowego. Widać było, że projekt Razem ku Niepodległości nie tylko wpisał się w obchody stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, ale również zjednoczył pokolenia i pozwolił na nawiązanie nowych przyjaźni. Dla TVC Wioleta Piątkowska.